sala, bene, reke, ne, bene, deke, ne, rebe, korona, rokona, waszana, na deci. Duchu Święty, Ty prowadzisz nas do miejsca zwycięstwa. Ty dałeś nam zwycięstwo w Chrystusie Jezusie. Ty już to zapieczętowałeś w nas. Ty masz odpowiedź na każdy nasz dylemat, na każdy problem, na każdy kłopot. Jest Twoja moc dana do tego, aby osiągnąć sukces. Duchu Święty, opieramy się teraz na Twojej nadprzyrodzonej działalności, na Twoich objawieniach o tym, co mamy zrobić, aby osiągnąć przełom. Ojcze, obnażaj teraz nasz stan, stan naszych dusz. Pokazuj, w jakim miejscu jesteśmy. Duchu Święty, chcemy wiedzieć więcej o Tobie, o tym, jaki jesteś, co potrafisz. O tym, jaki jest diabeł. Chcemy wiedzieć o tym, jaki jest ten świat i jacy jesteśmy my w Twoich oczach. Duchu Święty, my budujemy teraz schody prawdy do osiągnięcia naszego przełomu. Przyjmujemy teraz Twoją moc i obiecujemy współpracę. Będziemy z Tobą współpracować, Duchu Święty. Będziemy wykonywać Twoją wolę, krok po kroku. Ojcze, my liczymy na nadprzyrodzone działanie i deklarujemy swoją naturalną współpracę. Ojcze, w imieniu Jezusa, my przyjmujemy teraz przełom do tej rzeczy. Wymień tą rzecz, nazwij ją, opowiedz teraz. Hala, karama, shire, venego, noru, lodo, nawe, nesi, reshi, kani, mani, teraz nazwij te rzeczy. Nazwij chorobę chorobą, przełom, nazwij problem problemem, nazwij to po imieniu, nazwij grzech grzechem i weź teraz przełom. Weź przełom teraz w imieniu Jezusa. Niech to będzie stałe, niech to będzie stałe teraz. Stałe, sięgnij, teraz sięgnij przez wiarę i podejmij działania w tej chwili współpracy. Powiedz, ja będę współpracował z tym, ja będę stał na straży, ja nie puszczę tego w imieniu Jezusa. Halleluja, Shamara Padre de Jesus Christ. Halleluja, halleluja. Chodźcie do przodu, tu potrzebuję, żeby na nim otworzyć ręce. Holy Spirit. Shima na panera loco, dono, bono, bono, Jesus, Saba, Ramada, Ramana, na prade, sikene, laje, drede, Jesus. Podniesienie każdej z tych dziedzin, Ojcze. Rozwiązanie w każdej z tych dziedzin. Podniesienie, Ojcze. Wyswobodzenie, Ojcze. Ojcze, dziękujemy Tobie za to. Holy Spirit, Hene, Mene, Kuro, Lord, Jesus, Twoje namaszczenie, Duchu Święty, Twoje namaszczenie, Twoje namaszczenie, Hallelujah. Wszelkie jarzmo musisz puścić teraz, w imieniu Jezusa, wszelkie jarzmo musisz puścić, wszelkie jarzmo musisz puścić, Shama, Kabada, Shama, Medele, Gedele, Bedida, Tawada, Rada, Siko, Moro, Doloma, Kabada, Masike, Menzika, Numera, Kela, Kata, Ramadela, Dana, 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 Jesus, 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 Pana, Tredo, Gorodzie, Jesus. Rozrywam wszelkie okopy w tej kolejnej myśli, wszelkie okopy w imieniu Jezusa. Ojcze, przełom do wszystkich tych dziedzin, Ojcze, których wzięła teraz autorytet. W imieniu Jezusa, przełom, w imieniu Jezusa. Choba, rama, de Jesus Christ. Thank you.
siły porażki, które przyszły do jego życia przez te słowa. W imieniu Jezusa. Thank you.
siądźcie. Chciałabym krótko jeszcze powiedzieć wam coś na temat prawdy. Chcę wam powiedzieć, że czasami jest tak, że jest trudno żyć w tej prawdzie. I my o tym wiemy, bo chodzimy w prawdzie. I chcę wam powiedzieć coś takiego, że możecie się spotkać z taką sytuacją, że po ludzku może wam się wydawać, że ta prawda będzie trudna do pokonania, ale chcę wam powiedzieć, że Biblia mówi, że zwyciężamy tak przez prawdę, że poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Poznanie prawdy wyswobadza nas. Chcę wam powiedzieć, że jedną z takich przeciwieństw prawdy jest kłamstwo i my o tym doskonale wiemy. Natomiast kiedy my mieliśmy w życiu taką sytuację, że nasz syn zapalił marihuanę i umierał od tej marihuany, to wiele ludzi do nas mówiło, po co wy w ogóle się tym dzielicie? Po co wy w ogóle mówicie to, jak gdyby publicznie? Czemu? Przecież można gdzieś to po prostu utkać, prawda? Ale my wiedzieliśmy, że prawda nas wyswobodzi. Diabeł czeka za każdym razem, aby przez kłamstwo zakładać na nas pęta. Żeby przez kłamstwo zakładać na nas pęta. My byliśmy teraz na ewangelizacji w Zakopanem i wiecie co? Chcę wam też powiedzieć, że życie w prawdzie niesie za sobą ogromne świadectwo. Ostatnio Bóg zwrócił moją uwagę na wagę, taką po prostu wagę szarkową. I powiedział tak, że Jezus był do dotknięcia. Jezus był do dotknięcia wtedy, kiedy słowo ucieleśniło się i stało się ciałem, tak? Wtedy Jezus był do dotknięcia. I tak samo będzie w waszym życiu, jeśli ta prawda będzie w waszym życiu widoczna. I byliśmy na ewangelizacji i wiecie co? Podeszła do mnie kobieta, wręczyła mi strasznie takiego dużego, sztucznego tulipana i powiedziała do mnie coś takiego. W ogóle mnie nie obchodzi, o czym tutaj mówicie, ale wiem, że mówicie prawdę. Ona mówi, w ogóle ja nie potrzebuję tego Jezusa, ale jest taka prawda w tym, co mówicie. I wiecie co? I Bóg mi właśnie powiedział coś takiego, że nie z teorii, ale z praktyki. Ale po prostu z praktyki. To jest moc. Bo wtedy słowo się realizuje, tak? Że to słowo się ucieleśniło i stało się ciałem. Dlatego Bóg tak bardzo chce, żebyśmy byli praktykami. To jest temat, który jest generalnie bardzo szerokim tematem, ale naprawdę jest na tym moc. Naprawdę jest po prostu na tym moc. Często jest tak, że naprawdę zderzamy się z czymś, co jest trudne. Dla nas to było trudne, tak? Było trudne, jak gdyby publiczne mówienie, że nasz syn umierał od marihuany, tak? Ale to nas wyswobodziło. Za nami stali wtedy inni Filistyńczycy, tak? Mogli nas związać, ale z uwagi na to, że powiedzieliśmy prawdę, tak? To jest prawda, ta prawda nas wyswobodziła, a diabeł nie założył na nas pęt. Chodźmy w prawdzie. Amen, kochani. Zbierzemy ofiarę. Mamy wagę, konkurs organizował. Znowu nie wzięliśmy jakiegoś koszyka. Zbierzmy ofiarę, ile tam będziemy mogli, dawajmy. Co chciałem powiedzieć, są dla tych z was, którzy jeszcze nie wiecie, funkcjonuje tutaj, funkcjonują już trzy grupy domowe. Możecie wstać, kochani? Robert i Norbert, który zbiera pieniądze. To są trzy grupy, to są ci ludzie. Zachęcam was, żebyście z nimi rozmawiali. Jeżeli nie jesteś stąd, a nie jesteś jeszcze na żadnej z takich grup, to dobrze, żeby być. Ponieważ Kościół nie zamyka się do tego, żeby być w, żeby to było niedzielne jedno spotkanie. Ale to jest, jakby celem jest to, aby być ze sobą. Ze sobą być. Kościół ma ze sobą być. Ja wierzę w to, że Kościół ma ze sobą być. Żyć po prostu. Ja takie sobie wierzę. Że można w ten sposób funkcjonować i to jest dobre, i to jest mądre, i to jest jedyne. My nie mamy przyjaciół ze świata, przyjaciele. My nie mamy takich ludzi. Wiecie, jak się narodziłeś z Bożego Ducha, to w świecie nie masz przyjaciół. Bo co będziesz robił z ludźmi ze świata? Nie masz co robić. Możesz ich ewangelizować najwyżej. Rozumiesz? No co będziesz z nimi robił? Przecież to ludzie martwi duchowo, tak? Po prostu. Także zachęcam do tego, żebyśmy na tych grupach, na te grupy przychodzić. I na tych grupach się spotykać. To jest niezmiernie ważne. Tutaj mamy spotkanie w każdą niedzielę. Od września rusza Szkoła Wiary, będzie co miesiąc. Zachęcam już, żeby się zapisywać, żeby wejść na naszą stronę kościółmocy.pl, zapisywać się na Szkołę Wiary i na tej szkole być. To będzie szkoła, która będzie trwała, aż Bóg będzie odwoływał tą formę szkolenia,
ale to, i ta szkoła ma na celu kładzenie bardzo silnych fundamentów i prostowanie tego, co religia wykrzywiła w nas przez tyle lat. Od przyszłego tygodnia też chciałbym, żebyśmy tutaj mogli też spędzić chociaż